21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku gramy dla ratowania życia dzieci oraz godnej opieki medycznej dla osób starszych. Oczywiście finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy standardowo wita również Dobraszki, ale żeby wszystkiego stało się zadość, no powinniśmy ten finał otworzyć. Dlatego witam tutaj na naszej wielkoorkiestrowej scenie szefa Praszkowskiego Sztabu, panią Joannę Czemielewską-Holak, pana wielkie brawa oczywiście. Rafała Milaka, zastępca szefa sztabu, Jacka Paca, dyrektora MGOKiS oraz... Tak, brawo, brawo. I teraz oczywiście honorowi goście, starosta powiatu oleckiego Stanisław Belka, wielkie brawa. Oraz burmistrz miasta i gminy Praszka, pan Jarosław Kaczyński, również wielkie brawa. I oddajemy głos szefowi Praszkowskiego Sztabu, pani Joanna. Ja, żeby nie przedłużać, powiem króciutko. Witam wszystkich mieszkańców, wolontariuszy, dzieciaczków na 21. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Praszce jest to finał 19. Za rok będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia finału w Praszce. Życzę wszystkim miłej zabawy i hojności państwa do naszych duszek. Oczywiście, dziękujemy. Teraz oddajemy głos panu burmistrzowi. Również witam serdecznie mieszkańców Praszki i gości wszystkich. Panie starosto, pani dyrektor, szanowni członkowie komitetu, którzy organizujecie to wszystko. Jestem bardzo radośnie podbudowany tym, że właśnie w Praszce odbywa się co roku tak wspaniały finał Wielkiej Świątecznej Orkiestry Pomocy. Nasze serca, serca mieszkańców gminy Praszka są otwarte, są ciepłe i na pewno będą również szczodre. Nie zapominajmy w tym momencie również, od czego to się zaczęło w Praszce pierwsze Orkiestry Świątecznej Pomocy organizował mieszkający już niestety Kirek Jester. Od niego to się zaczęło, dzięki takim wspaniałym ludziom jak on i jak jego przyjaciele, później wszyscy dyrektorzy tej szkoły, obecnie pani dyrektor Holak, wszyscy się w to włączają i dalej kontynuują tą wspaniałą akcję pomocową. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście przy mnie. Otwieram 21. finał Świątecznej Orkiestry Pomocy. Dziękujemy za te słowa i prosimy jeszcze o głos pana starosty. Szanowni Państwo, ja również bardzo serdecznie witam w imieniu własnym, w imieniu władz powiatowych, powiatu oleckiego. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Dzisiaj wszyscy gramy w jednej orkiestrze, a dyrygentem jest, jak co roku, Jurek Owsiak. Pozdrawiamy Jurka Owsiaka, pozdrawia go cała Praszka i powiat oleski. Bardzo miło jest widzieć młode, uśmiechnięte twarze na ulicach, ludzi, którzy chodzą dzisiaj z puszkami. Nie szczędźmy im grosza. Niech nikt nie ma dzisiaj węża w kieszeni. W ten sposób przyczynimy się do ratowania naszych najmłodszych obywateli i pomocy starszym w potrzebie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, szczególnie sztabowcom za przygotowanie dzisiejszej imprezy i wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej uświetnienia. Zawsze można liczyć na naszą polską młodzież. Jestem z tej młodzieży dumny. Cieszę się, że macie wielkie serca, że chcecie pomagać innym. Niech orkiestra gra dzisiaj, jutro, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Niech dzisiaj wieczorem każdy zaniesie do nieba swoje prywatne światełko. Wszystkiego dobrego. Światełko do nieba oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Dziękujemy bardzo. 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Praszce rozpoczął.